W sensie nie chodzi mi o to, że ktoś po prostu sobie siądzie, wyjmie telefon i sobie tam siedzi, czyta, gra w jakąś gierkę i zapomniał o tym, że w ogóle miał srać, ale siedzi na tym kiblu. Zawsze się ogląda coś siedząc. Nie. Ja tak... Czat, może... Nie wiem. Zaraz zrobię ankietę pisemną. Czat, bo ja z tego, co znam trochę ludzi, a żyję 30 lat na tym świecie, więc poznałem kupę ludzi, są dwa typy ludzi, jeśli chodzi o sranie. Tak przynajmniej główny ten. Niektórzy są tacy, że idą na klopa i tam siedzą, kurwa, nie wiem, 20 minut, 30 minut. Mam kumpla, co 40 minut siedzi, kurwa, srając. A niektórzy są tacy, że wchodzą, usiądą, jeb, gówno, podcierka, rączki i wychodzimy. Ja sram 3 minuty, czyli w sensie, że szybko, nie? Czat, czy wy wchodzicie i wy tam naprawdę siedzicie, kurwa, po 20-30 minut? Czy wy jesteście tacy, że wchodzicie, pting, rączki, wychodzicie. Jedynka, szybkie sranie. Dwójka, długie posiadówa na kiblu. Ja daję jedynkę, bo ja wchodzę, walę kupę i wychodzę, kurwa. Ja nie siedzę w kiblu, kurwa. Tutaj widzę szybka kupa, powolna, powolna, szybka kupa, powolna, szybka. O tak, kurde, pół na pół bym powiedział. Bo może więcej szybkich kup. Chyba więcej szybkich kup mimo wszystko. Może nie 20 minut, ale 10-15. No to się do wolnej kupy zaliczysz, jak 10-15 minut. Jak można srać 10-15 minut? 30 minut, bo muszę odpocząć od świata? Częściej jeden, ale czasem dwa? Co to za głosowanie w ogóle? No normalne, no ja. Bo mnie zastanawia, z czego wynika to, że ludzie idą i srają 30 minut? W sensie nie chodzi mi o to, że ktoś po prostu sobie siądzie, wyjmie telefon i sobie tam siedzi, czyta, gra w jakąś gierkę i zapomniał o tym, że w ogóle miał srać, ale siedzi na tym kiblu, tararara. To pomijam, że ten. Tylko ja się zastanawiam, czy ci ludzie, im się wydaje, tak wiesz, siedzą i tak, chyba chce mi się kupę. I oni tak idą tacy w ogóle bez takiej pewnej kupy, wiecie, nie? I idą i tam siadają i tak siedzą i tak, no kurde, chciało mi się, ale chyba już mi się nie chce, no ale wycisnę. I tak oni siedzą i tak 20 minut naprawdę cisną, bo im się wydawało, że im się chce? Czy jak? No bo ja idę, jak już mi się chce, czuję, że pójdę, to idę. To już idę, ściągam gacie, walę kupę, wychodzę. A nigdy nie siedzę i tam 10 minut... 15 minut... Też to rozkminiałeś. No właśnie, no bo to jest zastanawiające. Ja podczas dwójki mam zawsze prasówkę, Facebook, Instagram, newsy... zdjęcie? Co kurwa? Co to za gówniane tematy? Bo trzeba się dobrze wysrać na spokojnie, bo potem chodzi człowiek taki niedosrany. No nie no, jak? No ludzie. Mam znajomego, jeździ na wózku i on ma godziny na kupę ustalone. Jedzie, siada i czeka. Ale to nie mówimy jak ktoś na wózku czy coś. Aha, jebździdy. Zajebiście się je czekoladowe lody i gada o gównie. Czemu nie mówić smacznego? No już to kiedyś tłumaczyłem, ale to było dawno temu, mogę wytłumaczyć wam jeszcze raz. Ponieważ smacznego powinno się mówić tylko wtedy, jeśli jesteście gospodarzami gdzieś tam, po prostu zaprosiliście, jak jesteście gospodarzami i po prostu życzycie komuś smacznego pod waszym dachem, albo to wy przyrządziliście posiłek. Jeśli nie przyrządziliście posiłku, a ktoś je, to mu kurwa nie mów smacznego. Wiecie o co chodzi, bo to jest savoir vivre. Ktoś kiedyś analizował, że w innych językach życzy się dobrego apetytu, zakładając, że danie jest smaczne, u nas życzy się smacznego, tak jakby miało być coś nie tak. No w sensie wiecie, no, jeśli ktoś na przykład, tak jak Złoty Lisek przed chwilą mówi, że się wzięła za obiad. Załóżmy, nie wiem, że na przykład, że to Złoty Lisek sobie ugotowała na przykład zupę, albo sobie zrobiła jakiś posiłek i mówiąc jej smacznego, no to ty myślisz, że ona, czemu jej życzy smacznego? Że ona se chujowe ugotowała? Że ona je niedobre? Że ona, nie wiem, ona nie umie sobie ugotować i musisz jej powiedzieć smacznego, żeby jej smakowało własne danie? Wiecie o co chodzi, nie? Dlatego smacznego się mówię, jak jesteś gospodarzem, albo to ty przyrządziłeś posiłek i swój posiłek, który przyrządziłeś, dajesz komuś, życząc mu, żeby mu smakowało to, co mu podajesz, nie? Ile gras w Gothica? Dużo gras, dużo. Tu gras, tam gras, no wszędzie. A w ogóle są też mody, które jak jest dużo gras, to można wyłączyć w plikach ten gras tam. Idziemy do Kaśki. Nie należysz do bogaczy, co? Nie grzybu, 4 złote. To kto? Pookradamy wieśniaków, prostych obywateli. Serio, grasz klasą ksiądz, a nie mak ognia. A brat bratu bratem. Kurde, no bez kitu, jest mak napisane, a powinno być ksiądz. Należysz teraz do kościoła Inosa, ale wciąż jesteś... Do kościoła, widzicie? Kościół, a? Kradzież. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnisz. No a jak? To naucz mnie kradzieży, to nie zapomnę. Dobra. Ja pierdolę, kurwa. Pogrzało tę grę, kurwa. Zachciało mi się być bohaterem.
Chyba wiem, do czego mi to będzie służyć po tym, jak wymienię statyw. Co? Było widać oko kajetowe przez rolkę? No, cześć. Teraz dwa oki. Śmieszna zabawa, śmieszna. W zamian mogę zaoferować na przykład Luxer Challenge przez pół minuty. Tylko muszę stoper włączyć. No to jest ta chwiejąca się rolka właśnie. Przez pół minuty Luxer. Kurwa. Jebana rolka. Uwaga. Alarmy, stoper. O, tu czas widać. 3, 2, 1. Pokachuja. 30. Dziękuję. Kontynuować pomiar? Nie! Tu jest albo jedna... Widzę, że tym razem masz coś. Tabliczka albo dwie. Luxier, 5 zł. Przedłużam. Pokachuja. Pokachuja to córka, a pokachuj to syn. Złoto? Zaopiekuję się nim. Złoto? Sensiv, 20 zł. O kurwęc. Też przedłużam. Pokachuja. Dzięki, Sensiv. Kajet, 4 złote. Pokazuje chuja. Kłamstwo. To nie ja, ja mam rączki tutaj. Pora na małą lekcję. Tą formę, tą herbatę, tą. Używamy tylko w narzędniku. Niczego tu nie znajdę. Narzędnik. Z kim, z czym? Z tą herbatą. To wtedy używamy tą. Z kim, z czym? Z tą herbatą. Chciałbym pójść na randkę z tą dziewczyną, ale zabiorę na randkę tę dziewczynę, a nie zabiorę na randkę tą dziewczynę. Nie. W jedno uszy, jak się słyszy, czyta, muszę wziąć, wziąć to samo. Wziąć. Co to za słowo wziąć?